Słuchacie Śniadanie po polsku. Paulina Wojtyś mieszka w Aberdeen. Od pewnego czasu zafascynowana jest wykonywaniem pięknych ozdób z masy solnej, zwłaszcza aniołów. Dzień dobry, Paulino. Dzień dobry. Na początek powiedz może kilka słów o sobie i o swoim hobby. Mieszkamy od 3 lat w Aberdeen. Natomiast aniołami z masy solnej zajmowałam się kiedyś, dawno temu. W sumie będzie około 10 lat. Mhm. Głównie w gimnazjum, na zajęciach dodatkowych, artystycznych. Natomiast teraz zaczęłam je robić gdzieś około 2 miesięcy. Z powrotem wróciłam do fachu, że tak powiem, starego. No właśnie, uprzedziłaś, bo miałam zapytać, kiedy powstał pierwszy anioł i dlaczego. Pierwszy anioł tutaj czy w Polsce? W ogóle, ojej, nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale dawno temu. Będzie około 13 lat, tak jak mówiłam wcześniej, trudno powiedzieć. Skąd czerpiesz pomysły? Trudne pytanie, chyba z głowy. Trochę z internetu, trochę Dominik podpowiada. Dominik to jest twój syn. To jest mój syn, tak, 5-letni. Czym jest dla ciebie sztuka? Dla mnie sztuka, powiedzmy, że ucieczką od rzeczywistości, tej szarej, aberdońskiej rzeczywistości głównie. No dobrze, czy łatwo potem rozstać się z taką ozdobą, którą, nie wiem, na którą spędziłaś wiele czasu? Na przykład stoi taka bardzo piękna choinka na stole, z gwiazdek wykonana. Zależy jeszcze ile czasu trzeba poświęcić na zrobienie danej rzeczy. Są takie aniołki, które robi się dosyć szybko i one nie zajmują zbyt wiele czasu, natomiast są takie, które trzeba wyrzeźbić, że tak powiem, zwłaszcza twarz, by jakiekolwiek takie rysy miała w miarę, no podobne do człowieka. Jak reaguje rodzina na twoje hobby? Różnie, no mąż... Zależy, powiem tak. Jeśli nie zajmuje zbyt dużo czasu moje tam bawienie się z tym, no to jest w porządku. Czasami jest nieco poirytowany, że ponieważ za dużo czasu spędzam przy robieniu tych aniołów, ale ogólnie jest w porządku, są zadowoleni. Mąż głównie jeździł po niektórych targach tutaj aberdońskich, takich lokalnych, przedświątecznych, więc powiedzmy, że się też wczuł. Aber Angels? Tak się nazywa twój mały biznes, czy można tak to nazwać? Można tak to nazwać, bardzo mały. Nazwy musieliśmy wymyślić dosyć szybko, więc w zasadzie to mieliśmy raptem 5 minut na to, żeby ogarnąć jakoś temat i wymyślić nazwę przy składaniu zapytania o miejsca na tych różnych stoiskach. Stąd taka nazwa. Powiedz mi jeszcze, gdzie można zobaczyć twoje prace i je nabyć oczywiście? To znaczy mamy na Etsy wystawiony mały sklepik z większymi aniołkami, natomiast w tym momencie no to już jedynie za pomocą Facebooka i chyba Etsy, tak, bo już targów nie ma chyba żadnych z tego, co się orientuje. Na Facebooku pod nazwą Aber Angels czy jakąś inną? Można je zobaczyć na stronie facebookowej Aber Angels, to jest powiedzmy fanpage. Taki mały. Tak? Czy jest duże zainteresowanie tymi aniołami? Zależy którymi. I miałam dużo pytań w stosunku do tych dużych aniołów, do tych właśnie rzeźbionych. I kilka zamówień na te anioły też miałam, też się kilka sprzedało. Więc można powiedzieć, że zależy od modelu i wzoru. Oprócz aniołów robisz też inne piękne rzeczy. Tu wspomniałam o choince i co jeszcze? Na razie tylko anioły i choinki. Tak bardzo świątecznie. Tak, powiedzmy. Okresowo wstrzeliłam się w temat. Ale akurat anioły można sprzedawać cały rok. Tak, te można spersonalizować, ponieważ ja je robię sama, więc jest możliwość zrobienia anioła pod indywidualne preferencje, łącznie z personalizacją, na przykład jakiś anioł stróż, anioł na chrzciny. Tutaj przyszedł taki mały aniołek. Dominik? Tak. Co mógłbyś powiedzieć o aniołach mamy? Mama mogła zrobić jakiegoś anioła, małego i wielkiego i coś narysowała je to. Czyli to. Tak, najpierw rysuje anioły, tak? A potem je wykonuje. To nie są anioły, to są osoby, co lecą i dają listy słówkowe do mojego domu. Czy może poprosisz mamę, żeby zrobiła ci taką sowę? Tak. Mama potwierdzi, czy zrobi tą sowę. Myślę, że tak. Jakiś czas temu próbowałam zrobić jeżyka. No nawet się uda, więc myślę, że i z sówką się uda. Dobrze, bardzo dziękuję Ci za ten czas. Kogo na koniec chciałabyś pozdrowić? Oczywiście Dominik też może kogoś pozdrowić. Chciałam pozdrowić swoją rodzinę, znajomych, wszystkich słuchaczy radia. Szmuchem. Tak. A Dominik, kogo chciałbyś pozdrowić?
mamy, tatę i siebie, i ciebie, i może tak będzie chyba. Tak. Bardzo dziękuję. No. Słuchacie Śniadanie po polsku.